Witam was serdecznie. I jakżeż innym soundtrackiem lub muzyką filmową, mówiąc w języku polskim, mógłbym was przywitać, jeśli właśnie nie tym utworem. Po tytule chyba się nie zorientujecie od razu, o co chodzi. Ale ci, którzy znają ten film z roku 1982, będą wiedzieli, co to jest za soundtrack. Powiem szczerze, że czasami nabijają się z tej postaci, a jednak to był człowiek, który był pokojowo usposobiony. Tylko ciągle życie go do wojny zmuszało. Czasami mam tak samo. Tu mam ostrzałkę Falkniven DC-4, którąż to ostrzałką nauczyłem się ostrzyć takiego neka, jakim jest polubiany przeze mnie ostatnio nóż Kukri. Nauczyłem się ostrzyć go z pietyzmem. Jest ostry, ale kilka delikatnych muśnięć na potrzeby tego filmu nie zaszkodzi. A wy sobie posłuchajcie chwilę muzyki i zaraz zobaczycie następny nóż w kinematografii. Chodzi o to... Jak powinien być prawidłowo i dobrze naostrzony nóż. Posłuszmy się klasyką. Wrócę do was w filmie. Co my tu mamy? Po co ci taki wielki nóż? Do polowania. Mondrala. Na co polujesz takim nożem? Na wszystko. Następny przemądrzały włóczęga. Cześć, Artur. Cześć, Will. Co tam masz? Aresztuj go za włóczęgostwo, opór przy aresztowaniu i posiadanie broni. Powiedział, że używa tego do polowań. Na słonie? Przydałoby się go trochę umyć, śmierdzi jak zwierzę. Mitch? Słucham? Zaprowadź pana na dół. Przyszło mi znowu zasiąść już po filmie obejrzanym przez was, jeżeli tylko nie przewijaliście oczywiście. Trochę na poważnie i trochę humorem. John Rambo był niesprawiedliwie potraktowany. Jedynka to najlepsza jest część, bo jest bushcraftowa, jak ja to mówię, survivalowa. On powiedział, las to jest mój świat. I tutaj prawem jestem ja. Uparli się, zadarli i przegrali. Tak to jest. Że zawsze na jednego przegranego lub na wielu przegranych wypada jeden lub więcej zwycięzców. No ale tak dla śmiesznej części tego cyklu mojego Noże w kinematografii, to powiem wam szczerze, że
jak ostrzyć nóż. Tam nie ma pokazane, jak ostrzyć, tylko jest pokazane, jak powinien być naostrzone. I to właśnie chciałem wam pokazać. Czasem lubię wrócić do tego filmu. Bo czasami on pokazuje, że nieraz z ludźmi, którzy nie rozumieją pewnych rzeczy, albo są głupolami, nie da się tłumaczyć, tylko trzeba się uzbroić, przysposobić i walczyć. Tylko tyle, że ja się rozbrajam. Nawet w ten sposób, bo oręż mojego boju nie jest cielesny, ale ma moc zburzenia tego, co silnie obwarowane. I słuchając tej pięknej muzyki z tego soundtracku, chciałem wam pokazać kolejny odcinek z cyklu Noże z kinematografii. Życzę wam dużo dobrego. Pozdrawia was Centurion. Albo kreatura, jak to woli.